Filip Bednarek przed naszymi kamerami. Bramka na 2-0 troszkę sprawiła, że wkradła się dekoncentracja w wasze poczynania? Nie, uważam, że nie. To też po prostu jest moment, w którym oni też w pewnym sensie po naszym błędzie strzelili tą bramkę. Też trochę szczęścia im sprzyjało. Ale my po prostu w przerwie przeanalizowaliśmy, co zrobiliśmy źle i wiedzieliśmy, że z tego musimy szybko wyciągnąć wnioski i tak było w drugiej połowie. Odetchnął pan z ulgą, kiedy ta piłka po pana błędzie jednak wpadła w ręce? W momencie, kiedy już ta okazja dla standardu przeszła powiedzmy obok gry, no to już miałem moment, żeby odetchnąć, ale w amoku walki jakoś udało mi się to zreparować. No i też dzięki Bogu, no bo to był bardzo ważny i krucjalny moment dla przebiegu meczu. Gdyby było to 2-2, no to byłby to dużo ciężej niż jak 2-1, więc na szczęście udało się to naprawić. Dominowaliście środek pola, dominowaliście w ogóle w drugiej połowie w posiadaniu piłki. Trudno jest w takim meczu właśnie bramkarzowi utrzymać koncentrację, utrzymać ciepło jeszcze, no bo dzisiaj nie ukrywajmy, tutaj troszkę chłodno na stadionie przybułgarskim. Nie, mnie akurat jestem zimnolubny, więc akurat ciepło zawsze mi jest. A jeśli chodzi o koncentrację, to liczę się z tym, że bramkarz w Lechu praktycznie zawsze tak ma, chyba że gramy z Benfiką, no to jest zupełnie innej rangi przeciwnika, a z reguły przeciwnicy schodzą trochę do tyłu, bazują bardziej na defensywie i próbują nas ukłuć szybkimi kontratakami. I dzisiaj też było podobnie, mogę powiedzieć, bo w drugiej połowie też bardziej się cofnęli i tych okazji za dużo nie mieli, więc też komplementy dla naszej całej gry defensywnej, bo dzięki temu, że dobrze staliśmy, dobrze rozbijaliśmy te ataki, tych okazji oni nie mieli. Po tych dwóch porażkach, mimo tego, że tam była dobra gra, dużo polskich kibiców, ekspertów mówiło o tym, że potrzebne są punkty. Troszkę spadł wam dzisiaj ciężar z serca, że udało się sięgnąć i dodaję do tego styl oczywiście. Myślę, że my jako drużyna zawsze wierzymy i jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. I dzięki temu, że ta konsekwencja jest, no to widać, że pomimo tych komplementów nie spoczęliśmy na laurach i wyszliśmy dzisiaj na standard tak samo jak w dwóch poprzednich meczach. I wierzyliśmy, że te punkty na pewno będą i tak się okazało dzisiaj, więc fajnie, że spełniliśmy oczekiwania wszystkich ekspertów i kibiców, więc to na pewno cieszy.